na deskach osiedlowego domu społecznego Malwa w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się premiera przedstawienia Dom Kobiet. Z prozą Zofii Naukowski zmierzył się Teatr Teorikon. Z powodu pandemii premiera sztuki była przekładana, nie można było też organizować częstych prób na scenie. I to było największe wyzwanie, z jakim musieli zmierzyć się reżyser i aktorzy. Trzeba było wracać na Messengera i te powroty na Messengera były nużące, denerwujące. One się trochę odbiły na spektaklu, bo spory kłopot był z ruchem. Ten spektakl jest w ogóle gadany tego działania jest bardzo mało, w związku z czym było przez tego Messengera było jeszcze trudniej wejść w akcję. Dom Kobiet to trudna sztuka. Adaptacja powieści Zofii Naukowskiej była wyzwaniem, z którym doskonale poradził sobie amatorski teatr. Reakcja publiczności była najlepszą recenzją. Myślę, że przede wszystkim zabiegi reżyserskie są nie bez znaczenia. Przecież to jest starawa ramota. Trzeba było sporych cięć i innego troszeczkę potraktowania całego materiału. I myślę, że to była podstawowa sprawa, która pomogła ludziom ustawić się w tych rolach. Ale byłam zaskoczona, jak dalece dobrze zabrzmiało to, co zostało, no bo znaczna część dramatu jednak wypadła. Niemniej naprawdę jest to do oglądania, bardzo, bardzo się dobrze bawiłam i myślę, że ludzie dojrzali, naprawdę znakomicie się bawią teatrem. Myślę, że to w ogóle jest sposób na dojrzałość dla seniorów. Dramat wydany w 1930 roku opowiada historię kilku pokoleń kobiet zamieszkujących pod jednym dachem. Przedstawione są tutaj ich codzienne troski i problemy. Nie spodziewałam się, była taka cisza przez całe te półtorej godziny. Taka cisza pomaga aktorom niezwykle. I była taka fantastyczna energia przepływająca między sceną a widownią. Grażyna Jedlikowska wcieliła się w postać Grażyny Bełskiej, seniorki rodu. Z Teatrem Teorikon związana jest już od kilku lat i nie było to jej pierwsze przedstawienie przed ostrowiecką publicznością. Troszeczkę tremy było jak zwykle i troszeczkę stresu, ale ponieważ to już jest drugi spektakl, więc te emocje już dało się opanować, tak trzymać na wodzy, także już było łatwiej. Oliwia Sadłos, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego, dopiero rozpoczyna przygodę z teatrem. Scena ją tremuje, ale też motywuje. Z opanowaniem pamięciowo przede wszystkim roli nie było problemu większego, a z wejściem na scenę, jak każdy człowiek przy takim większym wyjściu ma tremę, ale wydaje mi się, że już jestem na tym etapie, gdzie nie chcę tego stresu eliminować, tylko zaprosić go jakoś do tej współpracy i do tego, co chcę zrobić na tej scenie i dlaczego się stresuję. Teatr Teorikon, który przez wiele lat związany był z Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, nie po raz pierwszy zaprezentował się na ostrowieckiej scenie. Tym razem po raz pierwszy w osiedlowym domu społecznym Malwa. Kultura nie zależy od obiektu, tylko od ludzi. Tam, gdzie są ludzie, tam jest kultura, a nie tam, gdzie jest obiekt. Niewykluczone, że miłośnicy żywego słowa na dłużej tam zagoszczą, a Dom Kobiet będzie można jeszcze nie raz zobaczyć na scenie w Malwie.